No, bardzo znany obraz, który pokazuje właśnie Cromwella nad trumną Karola Stewarta. No, nie jest żadną tajemnicą, że Stewarci byli naprawdę taką pechową i nieudaczną, feudalną dynastią. Panowali od 1371 roku w Szkocji, a potem od 1603 roku od Jakuba I, także nieco ponad wiek w Anglii. I władcy nie wyróżniali się kunsztem rządzenia, inteligencją i dobrymi obyczajami. Często przyszło im za to tak naprawdę płacić głową. No, panujący w Szkocji na początku XV wieku król Jakub I został zgładzony przez własnych szkockich poddanych. Odbyło się to w okolicznościach przypominających jakiś scenariusz horroru, bo zamachowcy zaczęli się w klasztorze, gdzie król zrobił sobie przerwę w podróży. Jakub zorientował się, że skrytobójcy zbliżali się do jego komnaty. No i postanowił uciec, zerwał podłogę i wyciągał się do rury, którą odprowadzano ścieki. Niestety jej królewska wysokość nie odmawiała sobie także rozkoszy przy stole. No, jak większość monarchów epoki, Jakub był no, dosyć tęgiej postury. No, no resztę łatwo się domyślić. Król po prostu się zaklinował w rurze, został wyciągnięty przez zamachowców i zabity. Syn Jakuba I, Jakub II, zginął od wybuchu działa w obleganym zamku Roxburgh. Był na tyle nierozsądny, że patrzył w lufę armaty. Wnuk Jakuba I, Jakub III, zginął z rąk zbuntowanych magnatów. Syn Jakuba III, też Jakub, żonaty z córką Henryka VII, Małgorzatą Tudor, również skończył marnie. Zginął podczas bitwy z Anglikami pod Flodden Field. Jego zwłoki były potem publicznie pokazywane w Londynie. Wożono je na grzbiecie konia. Uradowane z wielkiego zwycięstwa tłumy Anglików biwatywały na makabryczny skądinąd widok. No i w wieku XVII, po śmierci ostatniej monarchini Tudorów, słynnej Elżbiety I, korona przeszła w ręce szkockiego króla Jakuba VI, który w Londynie zasiadł na tronie jako Jakub I. No i nowy monarcha zjednoczył pod swoim barwem Anglię i Szkocję. Jego polityka wobec parlamentu doprowadziła do pierwszej zadrażnin. Jakub potrzebował pieniędzy na wojny. Parlament odmawiał zgody na nowe podatki. I prawie całe stulecie królowie z dynastii Stuartów walczyli z rosnącym w siłę parlamentem. Jakub I był przez całe życie nieszczęśliwy, starał się ukryć swoją tak naprawdę prawdziwą orientację seksualną, choć miał pięcioro dzieci z żoną Anną Duńską. Kobiety interesowały go tak naprawdę no, niespecjalnie. Już jako nastolatek zakochał się w swoim kuzynie. Później wpadł mu w oko książę Buckingham Villiers. No i syn Jakuba, Karol I Stuart, narobił sobie samych wrogów. Był całe życie w otwartym konflikcie z coraz radykalniejszym parlamentem, uznając się za króla z Bożej łaski. Karol nie ukrywał też swoich ciągot katolickich, choć za czasów Elżbiety I Anglia wypracowała religijny kompromis między protestantyzmem i katolicyzmem, a na czele kościoła jako jego głowa stanął panujący monarcha. Narodził się nowy model relacji państwo-kościół. No i w połowie XVII wieku w Anglii wybuchła krwawa wojna domowa. Na czele nowej rewolucyjnej armii stanął ten, którego tu widzicie na obrazie, czyli Oliver Cromwell. No, Karol I nie chciał iść na żaden kompromis z jego armią ani z parlamentem, próbując intryg z udziałem Szkocji i Francji. Skończyło się to tak naprawdę mówiąc tragicznie. Król został obalony przez rewolucji w 1649 roku skończył na szafocie. Po śmierci Cromwella na tron zaproszono znowu syna Karola I, który zasiadł na tronie jako Karol II. Po powrocie do kraju w 1660 roku król nakazał publicznie wywiesić ekshumowane zwłoki wodza rewolucji Cromwella. Nowy król starał się jednak no, nie zadzierać jakoś z parlamentem. Miał, szczerze mówiąc, ciekawsze rzeczy do roboty, bo Karol był niezwykle rozwiązłym monarchą, wiecznie ucztującym, popijającym w nadmiarze wino i utrzymującym całe życie kilkanaście kochanek. Nie miał szczęścia tak naprawdę z żoną, która tak naprawdę nie zapewniła mu potomka. No i korona trafiła więc w ręce jego niepopularnego brata Jakuba. Tak naprawdę no, Jakub to nie było jakieś takie imię, z którą historia Stewardów, szczerze mówiąc, kojarzyła się dobrze, bo Jakub II Steward w Szkocji, panujący jako Jakub VI, próbował oszukać swoich poddanych i parlament. Jeszcze przed koronacją książę przeszedł potajemnie na katolicyzm. No i protestanci szlachcicy, obawiając się, że Jakub II wprowadzi katolicyzm jako nową religię państwową i rozpocznie prześladowania protestantów, no, równie wielką groźbą była możliwość
nakazania w sumie przez króla szlachcie zwrotu wszelkich majątków ziemskich i klasztorów skonfiskowanych kościołowi w XVI wieku w epoce Henryka VIII. Jako drugi tymczasem zachował się dość pochopnie, wprowadził tolerancję religijną, co umożliwiało katolikom dostęp do urzędów państwowych i stanowisk brytyjskiej armii. Chciał także zmusić Szkotów, którzy byli w większości zwolennikami skrajnej formy protestantyzmu, do przejścia na elementy liturgii zbliżonej do katolicyzmu. Jakub II był królem niekochanym, ale miał jeszcze większy problem. Nie dochował się tak naprawdę następcy. Jego dzieci z katoliczką Marią Beatricią umierały i król nie miał potomka płci męskiej. Wszystko zmieniło się w czerwcu 1688 roku, bo Maria urodziła na końcu Jakubowi zdrowego syna, Jakuba Edwarda. Przeciwnicy króla rozpowszechniali plotki, że niemowlę zostało podrzucone na podgrzewaczu do pościeli podczas porodu, kiedy okazało się, że prawdziwe dziecko urodziło się martwe. Była oczywiście rzecz to jasna, taka zmyślona historyjka, no ale ta legenda umożliwić mogła sukcesję Marii i Annie, córką z pierwszego małżeństwa Jakuba z Anną Hyde. Obie księżniczki zostały wychowane na protestantki. No i w końcu 1688 roku król Jakub został wygnany z kraju przez armię holenderską męża Marii, Wilhelma III Orlańskiego, która sprowadziła magnaterię, aby zapobiec wstąpieniu na tron katolika. Król Jakub II nie podjął walki, obawiając się losu swojego ojca, wyrzucił do Tamizy królewski stempel i zbiegł do Francji, czyli faktycznie, rzecz mówiąc, abdykował. Na tronie, na warunkach parlamentu, zasiadł wtedy Wilhelm z Marią. No i Anglicy nazywają te wydarzenia mianem bezkrwałej, wspaniałej rewolucji, The Glorious Revolution. Dość pechową, nieszczęśliwą monarchinią była także ostatnia przedstawicielka dynastii Stuartów, bo córka wygnanego króla Jakuba II, Anna. Królowa przeżyła wszystkie 17 dzieci, które umierały za młodu. Zachowujący decydujący głos parlament ustalił przed jej śmiercią, że podczas sukcesji pominiętych zostanie ponad 50 katolickich następców tronu. No i korona przeszła w ten sposób w ręce Jerzego I, księcia Hanoweru, który zapewniał protestancką sukcesję i godził się na podporządkowanie parlamentowi. Wkrótce wierność królów dynastii hanowerskiej, którzy nie znali prawie w ogóle angielskiego, doprowadziła do powstania czegoś w rodzaju rządu. No i gabinet był odpowiedzialny przed parlamentem, a nie królem. No i tak się narodził właśnie nowoczesny ustrój polityczny Wielkiej Brytanii, w skład w której od 1707 roku wchodziła Anglia, Walia i Szkocja. Z niekompetencji i pecha Stuartów tak naprawdę narodził się najpotężniejszy kraj ówczesnej Europy.